Witam moje drogie wagi. Robię takie króciutkie czytanie na następny tydzień i to będzie dla wag, które zadają się albo wiedzą. Zadają się z dwoma królami, niezależnie od płci. Mamy tutaj dwóch królów: mamy króla mieczy i mamy króla pentakli. I teraz tak, w tym tygodniu król Mieczy, znak może ktoś pod znaku powietrznego, niekoniecznie. Bardzo dużo chcę włożyć. Pracy, żeby popracować nad związkiem z Wami, żeby zdobyć Wasze serce. Tu jest ten Król Mieczy. On pracuje, on ma dużo pasji. Tu mogły być kłótnie z Nim wcześniejsze, natomiast to są rzeczy, tu są jeszcze jakieś tajemnice pochowane. Zdecydowanie ten król chce odnieść z Wami sukces, ma dużo pasji, chce zacząć jeszcze raz coś na nowo. Drugi król Również ma dużo pasji. Bardzo jemu się podobacie. Obydwom się bardzo podobacie wagi. E, ten e, król bardziej chciałby się z Wami może przespać. To nie jest taki człowiek, który myśli na 100% na poważnie, ale bardzo mu się podoba e, Jesteście tutaj atrakcyjnymi, pięknymi, niezależnymi kobietami wagi. Ten król na Was tutaj patrzy, tęskni za Waszą obecnością, natomiast jego starania. Chyba trochę mu nie wyjdą i będzie mu ciężko, będzie mu bardzo ciężko zwrócić Waszą uwagę w jego stronę. On może się nawet pod koniec tygodnia obrazić. Yy, ogólnie Wy będziecie balansować dwie osoby. I dwóch króli, obydwoje to jest takie jak gdyby nowe zakochanie się nowe uczucie ten król tutaj mogła być już trochę jakaś historia z tym królem wcześniejsza bo ja tutaj widzę walki i konflikty, ale on również tutaj z tą rózgą leci do was wagi i jest wami zainteresowany także małe oferty związkowe dla wag w tym tygodniu od dwóch króli z łodygami wagi, oni lecą tutaj do was tęsknią za wami, uważają was za atrakcyjne, chcą was zdobyć i chcą również pracować nad związkiem. Także wagi, y, balansujcie sobie tutaj, y, cieszcie się życiem, nie stresujcie za bardzo, będziecie, za, z, będziecie w tym tygodniu zajęte romansami. Pozdrawiam was serdecznie, wagi, miłego tygodnia wam życzę. Pa, pa!